Wydobycie na polu Bełchatów i Szczerców powoli będzie zbliżać się ku końcowi. Dla regionu i osób zatrudnionych w PGE GiEK S.A. rozpoczęcie działalności przez odkrywkę Złoczew to w perspektywie czasowej być albo nie być. Bez tej inwestycji region ucierpi ekonomicznie, dlatego dla wielu środowisk ważne jest, by dopóki jest to jeszcze możliwe, uzyskać wszelkie zezwolenia na rozpoczęcie eksploatacji w Złoczewie. W środę na wspólnym posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu do Spraw Inwestycji Złoczew eksploatacja złoża węgla brunatnego jako element bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii została przedstawiona strategia górnictwa węgla brunatnego 2030 prezentowana przez ministra energii. Jak poinformował wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, Ministerstwo Energii opowiada się za rozpoczęciem inwestycji w kopalnie odkrywkowe, w tym w Złoczew. Minister Krzysztof Tchórzewski wystąpił do Ministerstwa Środowiska w tej sprawie. Przypomnijmy, że nadal nie ma w sprawie Złoczewa wydanej decyzji środowiskowej. Złoczew zaczyna być bezdyskusyjny, powiedział wiceminister Tobiszewski podczas posiedzenia, co może być zapowiedzią szybkiej decyzji uruchomienia tej inwestycji.